Siemanko, dzień drugi, nic się nie zmieniło, nadal jesteśmy na Helu. Audi w serwisie, już wam pokażę, no bo to Audi, więc to do serwisu często jeździ. Patrzcie, tam stoi. Oczywiście żart. Audi nie stoi w serwisie, tylko na naszym prywatnym parkingu. No i co? Wczoraj nie, w sumie już nie opowiedziałem. Pokażę wam naszą małą elektrownię. Tutaj niedużo zapłacimy w sezonie za wynajem pokoju. Tylko dwa razy więcej zapłacimy za prąd. O, jakby ktoś nie wierzył, to tam Audi stoi. Już wam pokażę fajną rzecz, a mianowicie takiego huba na USB na 5 wyjść. On tu ma 5V 8A, więc jeśli 5 rzeczy się ładuje, to się ładuje na fulla, 1,5 A. Wczoraj ładowaliśmy z tego tak, dwa telefony, aparat, którym teraz kręcę, mój zegarek i latarkę. Także bardzo fajny gadżet. Co mnie zaskoczyło, to mamy w telewizji TVN24. Nawet nie wiedziałem, że jest to w naziemnej telewizji. W ogóle powiedzcie mi, czy macie TVN24 na ziemnej telewizji. Co jest śmieszne, to również mamy TVN Turbo. Też w tej naziemnej telewizji. Chyba, tak mi się wydaje. Tylko tutaj jest taki zwykły dekoder. Robi się tutaj dla was filmik. I tak stwierdziłem, że chyba muszę nowy komputer kupić, bo zrobiło się 17% przez 37 minut i czas, który jest jeszcze do końca, to są prawie 3 godziny. Masakra. Więc pewnie będziemy zostawiać komputer po prostu na dzień, żeby się robiło. Tutaj druga mała elektrownia. Ładują się lipole. Powiem wam, że wykminiłem bardzo fajny zasilacz. Nawet nie wiem, skąd go mam. 12,5 V, 15 A. Idealny do takiej czteroportowej ładowarki. Trochę się grzeje, nawet bym powiedział, że bardzo się grzeje, jeśli wszystko tutaj po 3 ampery ciągło z czterech ładowarek, to mamy 12 amper, więc jak przyjadę do Krakowa, to prawdopodobnie wytnę tutaj dziurę i założę jakiś wentylator, żeby się chłodziło. No i tutaj standardowo sprzęty latające, może dzisiaj quadrocoptera weźmiemy. W ogóle mam taką opcję, żeby sobie tutaj polatać na tym parkingu, oczywiście z pokoju, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dwie aparatury, jedna do samolotu, jedna do quadro. No i co, wrzucam następne baterie, nie wiem, zobaczymy, na ile będzie wygodne łażenie z nim po lesie. Jeśli będzie wygodne, no to weźmiemy, jeśli nie, no to nie będziemy brać. No i co? Jeszcze jedna rzecz, co mi się mega podoba, to ta komoda. To tak, klimat dla kuzyna mojego. On w meblach lubi robić. Jest tak otwierana. I w środku jest jeszcze tak otwierana. Fajny gadżet, podoba mi się. Nie wiem, to może być... tu możecie mieć na przykład, nie wiem, pod koszulki
A tutaj możecie mieć na przykład skarpetki, nie? Fajny patent. No i zamyka się razem. Mega mi się to podoba. Dobra, żeby ten film znowu nie wyszedł jakiś mega, mega, mega długi, to kończę. Jak coś wykminimy fajnego, to będziemy się meldować. No właśnie dotarliśmy do muzeum na Helu. Pokażę wam fajną rzecz. Jak w owych czasach zamykali zamki. Takie pancerne drzwi. Jakby ktoś na szybko chciał znać cennik muzeum. No, w końcu to auto jakoś wygląda. Jesteśmy po myjce. Bo aż wstyd było jeździć tym autem. Właśnie sobie podjechaliśmy na taki parking. Umyjemy jeszcze szyby i jedziemy do Władysławowa. Temperatura to około teraz jest chyba 17 stopni, więc w bluzie można chodzić, jest w miarę przyjemnie. No i taki tutaj mamy widoczek. Jedziemy do Władysławowa. Zobaczymy, co tam ciekawego dają. Tam pełno łabątków. Co za łoś. Dobra, myjemy szybki i spadamy dalej. O, samolocik. A, akurat pod słońce leci. Jest mega cichy, nie? Słownie jak elektryczny, ciekaw jestem, czy nie elektryczny. Jakieś drapieżniczki sobie tutaj latają w ogóle nad lasem. Dobra, będziemy się odzywać, jak będzie coś ciekawego. No, jak wszyscy zastanawialiście się, gdzie ukrywa się Tupolew, to Tupolew jest tutaj, we Władysławowie. Próbujemy do niego podejść, ale nie wiem, czy się uda. Zobaczymy. No, niestety nie możemy pod niego podejść, ale tak sobie możecie zobaczyć. Stoi na takich podstawkach metalowych. Nie wiem, szczerze powiem, po co. Bo tak naprawdę przecież mógłby stać na ziemi. No ale tak jest. Ciekaw jestem, czy tam jest jakiś bar w lecie, albo coś takiego, czy po prostu się go zwiedza. Jak wiecie, to piszcie w komentarzu. Dobra, jak widzicie, dotarliśmy do latarni morskiej. Zrobimy krótką panoramkę.
No, jak kojarzycie filmik z Tube Riders, to właśnie Ad Paster z bratem byli na tej wieży. To jest bodajże wieża Szwedów się nazywa. Tam mamy radarek działający. No i co? Spróbujemy również wyjść na górę, bo wydaje się, że widok będzie no super, ale konstrukcja, powiem wam, że nie jest taka za solidna. A wychodzę jeszcze z Bartkiem, który ma lęk wysokości. Więc może być ciekawie i prawdopodobnie, znaczy no nie, nie prawdopodobnie. Jest możliwe, że tylko jeden z nas wyjdzie na górę. Dobra, meldujemy się z góry, chyba że obydwoje scykamy. To czyli daruję sobie ze zdjęcia. No, możemy sobie spaść ze 6 metrów, 7 metrów w dół, czyli tak jak z drugiego piętra. I musimy wyjść na górę. Jak Bartek wyjdzie, to ja też, bo jestem lżejszy. To nasza ostatnia razem wyprawa. Jak ten filmik się nie pokaże, to wiecie czemu. Możecie sobie wziąć mój aparat, jeśli będzie się nadawał jeszcze do czegoś. Dobra, wyłażę. Dobra, pierwszy etap jest wykonany, więc jest nieźle. Teraz gość, który ma lęk wysokości, wychodzi na tą kupę żelastwa dosłownie, która wisi nade mną. Nie wiem czemu, no podygany jestem, no cóż ja wam powiem. Po prostu. Pewnie każdy z was by tu od kopa wszedł, ale nie ja. Ja generalnie nie boję się wysokości, tylko niestabilnych rzeczy. Jak wiem, że coś może runąć, to mnie po prostu to przeraża, ale jakbym wiedział, że mam wyjść na 30 piętro wieżowca i stanąć na krawędzi, to bym wyszedł, nie ma z tym większego problemu. Na pewno bym się bał, ale nie mam takiej jakiejś lęku wysokości. No i generalnie taki widoczek. O! Bartek jest prawie na górze. Mamy super głupie zabawy. Tylko tyle wam powiem. Faktycznie, jeśli to oglądniecie, to nie róbcie tego. Po prostu nie róbcie. Ale widok już stąd jest naprawdę bardzo fajny. Tam w oddali jakiś statek wycieczkowy chyba. No jakiś prom. Dobra, cisnę na górę. Pokazać wam widoki z samego szczytu. No, musiałem wam to pokazać. Tak naprawdę po to wychodziłem, żeby wam to pokazać. Tutaj mamy wieżę. No i mamy pięknie cały hel. To wam pokażę tak troszkę wolniej. Nie wiem, czy dobrze mnie będzie słychać, bo wieje wiatr, a wiem, że dobrze ten mikrofon w miarę łapie. Tak naprawdę to odtąd się ten najfajniejszy widok zaczyna, bo macie tutaj po lewej stronie całą plażę. I tam jest w stronę końca helu, tam. No i tutaj same to miasteczko jest. Całe morze dookoła widać. Tam się tak bardzo ładnie odbija. Tam mamy morze, morze. Nie wiem, czy to będzie w kamerze tak super ekstra widać. Mam nadzieję, że tak, ale widok jest mega. Zobaczymy tutaj.
No, a ja stoję na czymś takim. No. Mówiłem wam wcześniej, że nie róbcie tego, ale naprawdę widok jest zapierający dech w piersi, po prostu mega jest, mega. Tak, widzę, widziałem to wcześniej, statki. Mega, no prześlicznie tutaj jest po prostu. To co, Bartek, po piwku, nie? Po pierwsze głupie jest pić na takiej wysokości, po drugie i tak piwa są na dole. Właśnie specjalnie po to, żeby ich nie pić.